Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj mam dla Ciebie materiał, w którym będę odpowiadać na Twoje pytania, na Wasze pytania, na pytania, które zadaliście mi już jakiś czas temu, ale jeszcze potrzebowałam troszeczkę czasu, żeby zebrać się i na nie odpowiedzieć. Dzisiaj druga część, mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć na co najmniej 4, a może nawet i 5 pytań. Jakie to będą pytania? Od razu powiem, to stwierdzisz, będziesz wiedzieć, czy interesują Cię te zagadnienia, czy nie. Pierwsze pytanie. Ile posiłków jem dziennie? I tutaj rozwinę jeszcze, dlaczego jem tyle, ile powiem. Czy niezbędne jest stosowanie białka w proszku, żeby mieć fajne efekty? Jak to jest z tym piciem wody przed posiłkiem, w trakcie i po? Można, czy lepiej odczekać? Co jeśli już nie daję rady w treningu siłowym robić progresu? Zmienić trening, czy zrobić deload? Takie to oto pytania. Całkiem ciekawe. A i jeszcze może uda mi się odpowiedzieć na pytanie, jak utrzymać dietę w weekend. Cały tydzień pięknie, a przychodzi piątek i jest klapa. No jeszcze jak piątek, jeszcze gdzie jest sobota i niedziela, prawda? Więc może jeszcze na to ostatnie pytanie zdążę odpowiedzieć. No dobra, zacznijmy sobie od tego pierwszego. Ile posiłków jem dziennie? Ja od wielu już lat jem 4 posiłki dziennie. Kiedyś jadłam 5. Bardzo popularny schemat, 5 małych posiłków. Natomiast od dłuższego czasu jem 4, bo zauważyłam, że lepiej mi to służy. Lepiej to służy mojemu trawieniu, moim jelitom, dlatego że jest coś takiego jak kompleks mioelektryczny, MMC się nazywa. I to jest kompleks, który się uruchamia w Twoich jelitach dopiero właśnie po mniej więcej 4 godzinach. Jest to kompleks, który powoduje wymiatanie jakby tych pozostałości, resztek, które się znajdują jeszcze w jelitach i tych złych bakterii. Więc i to często jakby towarzyszy temu tak zwane burczenie w brzuchu, więc nam się wydaje, że my jesteśmy głodni i już powinniśmy zjeść, bo nam burczy w brzuchu, a to jest bardzo często właśnie ten proces, kiedy te jelita nam się jeszcze tak doczyszczają. To jest bardzo ważne z punktu widzenia właśnie problemów z trawieniem. Jeżeli ktoś ma problemy z trawieniem, ktoś ma SIBO, to ważne są te dłuższe przerwy pomiędzy posiłkami. Ważne jest wtedy też to, co ja też stosuję, że nie jem nic absolutnie pomiędzy posiłkami. Właśnie po to, żeby dać temu układowi pokarmowemu czas na regenerację, na odpoczynek. No i poza tym nie jestem w ogóle głodna, bo moje posiłki są bardzo duże. One mają po 600-700 kalorii, więc absolutnie nie mam takiej może potrzeby dojadać pomiędzy tymi posiłkami nic więcej. Czy tyle powinien każdy z nas jeść? Nie, myślę, że to jest oczywiście kwestia indywidualna. Można jeść i 5 posiłków, można jeść 6. Czasem nie da się jeść 4, jeżeli ktoś ma bardzo dużo kalorii w swojej diecie rozpisanej, tak? No nie wyobrażam sobie, jakbym miała 3500 kalorii zjeść w 4 posiłkach. To mogłoby być bardzo ciężkie. Tak, i to jest też częstotliwość, która mi jak najbardziej odpowiada też w kontekście moich treningów, czyli jestem w stanie normalnie zjeść posiłek przedtreningowy i potreningowy, mieszczę się we wszystkich czasach i ani nie chodzę głodna na trening, ani też nie jestem przejedzona na tym treningu. Okej, drugie pytanie od Koziołek nie matełek. Czy niezbędne jest stosowanie białka w proszku, żeby mieć fajne efekty? I tutaj powiem tak, to zależy. Tak jak wiem, że wszyscy uwielbiały tę odpowiedź, to zależy, ale ja powiem, od czego to zależy, ok? Zależy to głównie od tego, ile tego białka musisz zjeść dziennie. Bo jakby nie zapominajmy o tym, że te odżywki białkowe mają nam dostarczać białko, prawda? Oprócz tego, że odżywki białkowe dostarczają białko, to przede wszystkim białko dostarczają nam mięsa, ryby, jaja, owoce morza oczywiście, jakieś tofu, no i no powiedzmy jeszcze nabiał, tak? No i oczywiście odżywki. Odżywki białkowe. Może to być koncentrat, może to być izolat, jak najbardziej. No i teraz w zależności od tego, jakie my mamy zapotrzebowanie na to białko,
No to tu się pojawia jakby mały problem, dlatego że jeżeli, powiedzmy sobie, jest pewna granica, gdzie jesteś w stanie dostarczyć odpowiednią ilość białka normalnie z produktów naturalnych, tak, z takich nieprzetworzonych, zwykłych produktów, powiedzmy sobie, jak właśnie mięso czy jakieś tam ryby. No i teraz przypuśćmy, że masz by dostarczyć do organizmu jakieś 120 gram białka, około, tak, czy nawet, nie wiem, nawet powiedzmy sobie, że do tych 150, więc w zależności od Twojej kaloryczności, w zależności od tego właśnie, jak podzielisz to białko sobie w swoich posiłkach, ile tego białka będzie w danym posiłku, to powiedzmy, że będzie ono oscylować pomiędzy 20 a 50 gram białka w jednym posiłku. I teraz wyobraźmy sobie, że w tym jednym posiłku, gdzie mamy właśnie dostarczyć 50 gram białka, musimy zjeść na przykład około 180 gram jakiegoś indyka i na przykład 110 gram do tego kaszy gryczanej. To jest 50 gram białka. Do tego jakieś jeszcze warzywa, więc objętościowo jest to dosyć duży posiłek. To jest przykład mojego posiłku. Albo musimy zjeść na przykład 200 gram ryby i do tego około 100 gram komosy ryżowej. No i jest to też spory posiłek, prawda? Mocno taki jakby objętościowo, no, trudny czasami do zjedzenia. Z tego, co prowadzę moje podopieczne, to wiem, że mniejszy posiłek jest ciężko czasami przejeść niektórym, więc tutaj też patrzymy na to. W związku z tym, jeżeli ja bym miała zjeść takich cztery posiłki w ciągu dnia, to nie ukrywam, że mi byłoby ciężko coś takiego zjeść. Jest to też ciężkie dla układu pokarmowego. Więc uważam, że jest pewna granica, jakby tego białka, które masz w diecie, gdzie już dobrze by było podeprzeć się troszeczkę tymi odżywkami białkowymi, żeby zrobić sobie właśnie jakiś posiłek w formie koktajlu, żeby ten układ pokarmowy również był troszeczkę odciążony. Więc uważam, że ta granica to jest właśnie około 150, mówię o kobietach, tak? Bo większość tutaj pewnie osób mnie słuchających to są kobiety. Myślę, że to byłaby u nas taka granica właśnie około 150, no 180 gram białka, gdzie już warto wtedy jakby dorzucić sobie jakiegoś koncentratu albo izolatu białka. Ale absolutnie tutaj zaznaczę, że nie jest to konieczność. Jakby one są pomocne w pewnym sensie, ale nie są konieczne. Czyli jakby jak najbardziej jesteśmy w stanie dostarczyć białko z normalnie naturalnych produktów, które wymieniłam na samym początku. Jeżeli ktoś ma też problem na przykład z trawieniem laktozy, tak, a białko serwatkowe na przykład mu nie sprzyja, no to pamiętajmy, że są też białka roślinne, białko wołowe, jakieś tam, jeżeli chodzi o roślinne, to na przykład konopne jest bardzo dobrym białkiem, białko z grochu, białko z ryżu, więc tutaj można się też tym posiłkować. Kiedy to jeszcze może mieć sens? Odżywka białkowa będzie się fajnie wpisywać na przykład w posiłek przedtreningowy. Jeżeli na przykład masz mało czasu pomiędzy zjedzeniem posiłku a treningiem. Ja na swoim YouTubie pokazywałam przykładowe już posiłki przedtreningowe, więc na pewno gdzieś tutaj podlinkuję, czy w opisie filmu podlinkuję ci te moje posiłki przedtreningowe, gdzie również tam właśnie daję propozycję koktajlu. Szybko, to się szybko trawi, szybko się wchłania, więc jakby nie idziemy na trening ociężali, nie mamy takiego wielkiego brzucha i dobrze nam się ćwiczy. Drugim powodem jest posiłek potreningowy, kiedy to na przykład nie mamy tego posiłku od razu do zjedzenia, na przykład zanim się ogarniemy z tego treningu, zanim wrócimy do domu, no to minie nam 2 godziny, a my musimy dostarczyć węglowodanów, tak, żeby uzupełnić glikogen mięśniowy, no i oczywiście musimy uzupełnić białko, może nie od razu, ale dobrze by było, tak? Więc warto sobie wtedy wypić taki koktajl z na przykład z izolatu białka plus jakieś tam węglowodany, banan czy jakieś inne owoce, jakieś tam płatki szybko zmielić i szybko dostarczyć sobie właśnie ten posiłek w formie koktajlu, po to, żeby pouzupełniać to wszystko, co żeśmy stracili na tym treningu i uzupełnić glikogen mięśniowy, więc to na pewno są takie posiłki właśnie dookoła treningowe, w których można się zastanowić nad tym, żeby właśnie te dać sobie w formie takiego koktajlu. Ale jeżeli tylko możemy, to dobrze jest jednak to białko dostarczać
z normalnych źródeł, tak, stałych źródeł, powiedzmy sobie, naturalnych, nieprzetworzonych. I trzecie pytanie, jak to jest z tym piciem wody przed posiłkiem, w trakcie i po? Można czy lepiej odczekać? Z mojego doświadczenia wynika, że większość osób jednak nie powinna pić tej wody, dlatego że coraz więcej jest osób, które mają problemy z żołądkiem, z niedokwaszaniem tego żołądka, z tym, że nie wydzielamy odpowiedniej ilości soków trawiennych, które trawią nam przecież ten pokarm. Więc jeżeli my dodatkowo jeszcze będziemy obciążać, jakby rozcieńczać ten sok żołądkowy wodą, no to będzie to trawienie jeszcze gorsze. Więc później te jeszcze niestrawione resztki na tym poziomie, w którym jakby powinny być strawione w żołądku, trafiają do jelita cienkiego, później grubego i to po prostu do końca się dobrze nie trawi. Więc jakby lepiej sobie wypić wodę 30 minut przed posiłkiem, na przykład z czymś, co właśnie pobudzi wydzielanie tych soków żołądkowych, jak na przykład ocet jabłkowy czy troszeczkę cytryny. Później w czasie posiłku można się napić, ale tak maksymalnie uważam tak do szklanki wody, może ciut tam więcej, półtorej, co też w zasadzie może niektórym osobom pomóc w tej późniejszej fazie, gdzieś ten formuje się nam ten pokarm jakby w procesie wydalania. I może niektórym pomóc, natomiast wydaje mi się, że jednak nie więcej. I później tą wodę tak można się napić, ale tak z godzinę jakby po posiłku byłoby tak optymalnie. No 45 minut dać czasu na to, żeby organizm strawił, dopiero zacząć pić tą wodę. Więc te okienka pomiędzy tymi posiłkami są ważne na to picie wody. I o tym trzeba też pamiętać, bo jest takie trochę zagrożenie, że jeżeli będziemy pamiętać o tym, żeby nie pić przed posiłkiem, w trakcie i po, to się okaże, że my nie wiemy i nie mamy czasu pić tej wody, więc tutaj trzeba na to sobie zwrócić uwagę, żeby pamiętać, żeby pić w tych oknach po prostu, tak? Nie wiem, czy sobie nastawiać jakiś zegarek, czy pamiętać już, jeżeli jakby jemy o stałych porach, że od tej do tej godziny mamy nadrobić te picie wody, tak? Czyli wypić sobie te 0,75 litra wody, ale też nie od razu. Nie od razu. Następne pytanie. Szybko idzie. Co jeśli już nie daje rady w treningu siłowym robić progresu? Zmienić trening czy deload? Akurat o deloadzie pisałam artykuł do magazynu Gentleman i większość pewnie z Was czytała ten artykuł, bo go wysłałam również na newsletter. Czasami warto jest zrobić trzy kroki w tył, żeby zrobić dwa kroki do przodu. I tutaj warto też jakby to przemyśleć, czy my jesteśmy faktycznie przeciążeni tym treningiem, czy my faktycznie nie robimy progresu, bo pamiętajmy o tym, że progres siłowy to nie jest tylko dźwiganie coraz większych ciężarów, ale możemy progres osiągać również poprzez zmianę częstotliwości, intensywności treningu i tak dalej. Więc nie zawsze jest ten deload nam potrzebny. Więc jakby tutaj kłania się też jakby cały proces planowania. Jakby cały Twój makrocykl no, musi zawierać gdzieś te deloady, tak? Tą progresję treningową. Jakby to jest temat w ogóle rzeka, jak powinien być złożony plan treningowy. Nie jeden plan treningowy w mikrocyklu, tak? 4 tygodnie czy 6 tygodni, ale jak powinien wyglądać Twój plan w przeciągu następnych pół roku. To jest ważne, żeby gdzieś te deloady, gdzieś te okresy roztrenowania móc sobie zaplanować. No i oczywiście też jest ważne wsłuchanie się w ten organizm, czyli jeżeli już czujemy, że faktycznie jesteśmy przeciążeni, już nie chce nam się na te treningi chodzić, nie mamy ochoty, a jak widzimy ciężary, to w ogóle już mamy niepokój pewien, no to wtedy warto się zastanowić nad jakimś odpoczynkiem. Nie zawsze to musi być oczywiście deload, możemy sobie po prostu zrobić parę dni przerwy. Czy zmienić trening? No tutaj zależy jak. No ja bym nie sugeruję tutaj od razu zmieniać treningu, jeżeli jesteśmy w ogóle przeciążeni. Na przykład, nie wiem, jesteśmy w połowie treningu i totalnie zmieniamy, to teraz będziemy, nie wiem, zamiast full body workout robić upper, lower i totalnie. Jednak bym tutaj sugerowała zrobić sobie troszeczkę przerwy
i dokończyć ten plan treningowy i wziąć po prostu z tego jakieś wnioski, wyciągnąć wnioski, czy może nie przesadzamy z intensywnością albo z, na przykład, z ciężarami i bardziej po prostu sobie ten plan dostosowywać do swoich możliwości. Okej. Jak utrzymać dietę w weekend? Cały tydzień pięknie, a przychodzi piątek i jest klapa. Słuchajcie, to jest bardzo częsty problem. Problem, który, no oczywiście wiadomo, że podczas tygodnia jest nam pewnie łatwiej utrzymać rygor pewien, bo mamy wszystko fajnie zaplanowane, tak? Wiemy, o której wstajemy, jest pewien jakby schemat, tak? Organizacyjnie jesteśmy bardziej ogarnięci, więc jest nam łatwiej utrzymać ten reżim. Natomiast przychodzi weekend i jest pewne takie poluzowanie. No i jeżeli zdarza Ci się w weekend nadrabiać dwukrotnie, trzykrotnie jakby Twoją kaloryczność, no to wtedy jest totalna klapa, dlatego że jeżeli w ciągu tygodnia trzymasz dietę na przykład 1800 kalorii, a w weekend zamiast 1800 zjesz 3500, to okaże się, że w jakby rozkładzie tygodniowym Ty nie zjadasz oczywiście 1800, tylko na przykład 2-2,5, no 2,5 to przesadziłam, ale 2200 na przykład, co jest dużą już nadwyżką, jeżeli chodzi o Twój plan. Tak? O to ile powinieneś jeść. Więc tutaj kluczowe jest zastanowienie się nad tym, dlaczego tak się dzieje, bo może ten deficyt czy te zero kaloryczne jest źle wyliczone. Może jesteś na tak niskim deficycie, że po prostu Twój organizm domaga się w weekend nadrobić tą kalorykę. Więc tutaj nad tym się trzeba zastanowić, żeby ustalić po prostu tą kaloryczność. No i jeżeli zdarza nam się to jakby częściej i jesteśmy świadomi tego problemu, bo to wiecie, co, świadomość jest tutaj bardzo ważna, no to dobrze by było sobie zacząć to zapisywać, tak? Zapisywać wszystko, co zjadasz właśnie w ten weekend, żeby zobaczyć, ile tej nadwyżki jest. Bo jest jeszcze inna opcja. Można w ogóle wziąć to pod uwagę, czyli jakby rozkładać sobie bilans kaloryczny na tydzień, a nie na jeden dzień. Czyli można specjalnie uciąć sobie od poniedziałku do piątku kaloryczność, wiedząc o tym, że w weekend nadrobimy, bo będzie na przykład jakiś cheat meal. Tylko żeby cheat meal się też nie przerodził w cheat weekend. Okay. No i jakoś tą silną wolę też oczywiście trzeba ćwiczyć, tak? Może trzeba na przykład swoim bliskim powiedzieć, że jest taki problem, żeby tam troszeczkę jakby pilnowali od czasu do czasu. Okej. Okay. Także tutaj kluczowym jest wyliczenie sobie właśnie tego zapotrzebowania kalorycznego. No i to tyle. 5 pytań, szybko poszło. Bardzo dziękuję, jak dotrwałaś bądź dotrwałeś do końca. Jeżeli jakieś pytania się jeszcze pojawiają, to zadawaj śmiało w komentarzu. Zapraszam oczywiście do polubienia, do zasubskrybowania, do udostępnienia. Wszystko, co tam po kolei można. Będę bardzo wdzięczna. No i co, widzimy się następnym razem. Trzymaj się, pa.